Jaka to ulica? Radio Tok FM Eurokomisita Ekstra mówi od razu, że jesteśmy na ulicy Książęcej, bo zmierzamy do Buchu, ale na razie nie wiemy jeszcze, czy nam się to opłaca, bo nie wiem, jakim Mercedesem byś nie jechał. No to wszędzie są jakieś korki, wszędzie coś stoi, ktoś w korkach stoi. Radio Tok FM Eurokomisita Ekstra. Z pewnością Królestwo Boże nie będzie wyglądało tak jak tu i teraz, gdzie jest smród, zanieczyszczenie środowiska i gdzie są ludzie umierający na rak. Czy wierzysz w Królestwo Jezusa Chrystusa, który przywróci raj na ziemi, jak on będzie wyglądał? A czy ty możesz głosować na Jezusa Chrystusa? No bo kaszląca Warszawa w Polsce katolickiej, a gdzie nie ma tutaj takiej Asi, jaka by była może w Ameryce. Nie ma tutaj świadków Jehowy, więc może byliby w Ameryce. Nie ma tutaj prawosławnych, bo w ogóle nie ma ni świadków Jehowy, ni ewangelików. Tutaj są źli. Osoby o czarnym charakterze, którzy są potworni źli, którzy nie życzą nigdy Tobie dobrze i są jak zakała na drodze Twej. Radio Tok FM Eurokomisita Ekstra. Na kogo możesz głosować? Na kogo będziesz głosował? Na potwora? A czy głosowałeś już na Jezusa Chrystusa? A czy wiesz, dlaczego warto głosować na Jezusa Chrystusa? Jezus Chrystus jest królem przyszłego królestwa. Dlatego świadkowie Jehowy dawno już opowiedzieli się za nim. Ale tutaj akurat nie ma świadków Jehowy, stąd ta dyskusja. 127, który jedzie do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na dobrą. Nie jest wcale żadnym tam pałacem kultury, bo to tylko las.
Państwo widzą, tak samo jak on jedzie, też symbolicznie stoi. Także proszę Państwa, tu jest pełno tych mostów, jak nie most Poniatowskiego, to most jeszcze jakiś inny. I ludzie sami, nawet którzy mieszkają w Warszawie, nie wiedzą, jakie tutaj są te mosty, gdzie hamburgery sprzedają, gdzie hot dogi sprzedają. Nawet też i pytali się nas też tam w centrum Warszawy, gdzie jest most Poniatowskiego, gdzie to, gdzie tamto. Ja mówię, lepiej się spytać, gdzie jest centralny, bo tam pomiędzy Warszawa Centralna a Złote Tarasy stoją Świadkowie Jehowy przyjeżdżający z Anglii, Ameryki, Białystok tutaj do Polski. A gdzie ta Aśka, to wcale nie jest taka, która być powinna, bo tu nie jest Ameryka, tu nie ma Świadków Jehowy, tu nie ma Mormonów, Ewangelików, ale Chrystus jest osiągalny. Chrystus co? No żebraków katolickich 100, przecież Świadka Jehowy, ani jednej Jehówki też nie ma, ani jednej Mormonki, ani jednego Mormona, ani jednej osoby prawosławnej, męskiej, żeńskiej, ani Ewangelików nie ma, bo Ewangelia jest w śmietniku. W Warszawie Biblia jest w śmietniku. Uczci dziadu Polski Biblię, zacznij ją czytać. Tam ci Świadkowie Jehowy, trzy kobiety stoją pod gitarą, obok gitary pomiędzy Warszawa Centralna i Złote Tarasy. I one ci też powiedzą, dlaczego masz głosować najchętniej na Jezusa Chrystusa. No bo już na Kaczyńskiego jakoś tak nie będą głosować, nie bierze udziału w konkursie. Proszę Państwa, i Świadkowie Jehowy słyną z tego, że nigdy nie głosują na żadnego niedoskonałego człowieka, o którym dużo, dużo złego można powiedzieć. Im więcej złego powiesz, tym bardziej świadczy o tym, że jesteś złym człowiekiem w sekcie jakiejś, że jesteś zrzeszony, bo oni oplotkowywują się, podjudzają, podburzają tłumy, przeciwko Jezusowi też tak podburzali, że go zabili sami Żydzi. Jezus był przecież Żydem. Czyli Warszawa katolicka w katolickiej Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą, w katolickiej Polsce. Najwięcej dziadów jest w Pałacu Kultury Stalina i Lenina, dziad na dziadu, gad na gadu, żebrak na żebraku, gdy i tak im wszystkim prostym zewsząd jest nędza, wtedy kiedy przyjdzie czas na ich katolickiego księdza, bo innego nie ma, kiedy chodząc snopki przewraca, a co tłuszczej kopy maca, wnet masze urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego, natknieć wierzkę kopie wrogu, nie mnie to dasz synku Bogu, potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku dare, dare, czyli że tu nie jest żadna Ameryka, żadna Asia, tylko jest Azja, Europa dzika, podobna do Azji. Azja też jest bardzo blika, blisko, Rosja blisko, dzicz, śmierć, mord blisko, pałac kultury Stalina i Lenina jest symbolem mordu, jest symbolem śmierci, jest symbolem, proszę Państwa, zlekceważenia godności człowieka, pogwałcenia praw ludzkich. Także jeszcze tylko jeden przystanek, już jesteśmy w Bibliotece na Dobrej, ale tylko 15 minut będę mogła być i tu z powrotem zaraz wracamy. W Bibliotece na Dobrej będę mogła być tylko 15 minut, tu gdzie wasz papież był. Dziadówki katolickie w katolickiej Polsce, a oto te tutaj, one będą chciały zakładać, proszę Państwa, fundacje. I ta, jeszcze tam. Przecież Polki są tak biedne, ja o te dwie, jak mysz kościelna, mysz katolicka. Przecież ten papież, który tu był i wielokrotnie był, wam żadnych pieniędzy nie przywiózł. Dopiero wasz rzymski papież Franciszek. Wy macie blisko i do Azji, i do Rzymu. Święty Franciszek to zamieszanie takie zrobił, że niektórzy mówią, że on nawet cały Watykan by sprzedał, żeby rozdać to, te pieniądze biednym i ubogim. Jako że Jezus powiedział, Chrystus rzeczywiście, że biednych i ubogich pośród siebie zawsze mieć będziecie. Tam pójdziecie do Muzeum Kopernika, bo to też wasz polski jest uczony.